Czy forma skoczków wreszcie wyskoczy? Puchar Świata dotarł do Engelbergu. Punkty zdobyło dziś dwóch Polaków, Kamil Stoch i Piotr Żyła, ale szczególnych powodów do zadowolenia to nie ma. Stany emocjonalne Tomasa Turnbichlera, czyli polskie skoki w pigułce. Odbić się od dna trudno, ale sygnał skromnej poprawy dał dziś Kamil Stoch. Zajął 21 miejsce, najwyższe w sezonie, a 0,1 punktu za nim znalazł się Piotr Żyła. Do finałowej serii nie awansowali Dawid Kubacki i Paweł Wąsek. Niespodzianką było zwycięstwo, pierwsze w karierze, 33-letniego Piusa Paszkego. Drugi był Mariusz Lindwik, trzeci lider Pucharu Świata Stefan Kraft. Kolejny nieudany konkurs polskich skoczków. W Engelbergu najlepszy z Polaków, 21, był Kamil Stoch. Pierwsze zwycięstwo w karierze odniósł Pius Paszke. Niemiec, który przed tym sezonem nigdy nie był na podium, zajmował 6. miejsce po pierwszej serii. W drugiej Paszke nie skoczył najdalej, ale wygrał notami. Stoch wyprzedził o 1 lokatę Piotra Żyłę. Tylko ta dwójka zdobyła punkty dla Polski. Pomimo tego, no po prostu rozmawiam tutaj z wami po drugiej serii konkursowej, a nie po kwalifikacjach, co miało miejsce jeszcze jakiś czas temu. Do drugiej serii nie awansowali Paweł Wąsek i Dawid Kubacki. Warunki warunkami, ale to nie był dobry skok. No, jakby to był dobry skok, to by uleciało na pewno dalej albo dużo dalej. W niedzielę kwalifikacje o 14:15 i drugi konkurs o 16:00. Transmisje w TVN-ie, Eurosporcie i Playerze. A więcej o skokach w kronice z Engelbergu tuż po naszym serwisie. Czy forma naszych skoczków wreszcie wyskoczy? Liczyliśmy na przełom w Engelbergu. Punkty Pucharu Świata zdobyło dziś dwóch Polaków. Kamil Stoch i Piotr Żyła, no ale szczególnych powodów do zadowolenia to nie ma. Stany emocjonalne Tomasa Turnbichlera, czyli polskie skoki w pigułce. Odbić się od dna trudno, a jedyny sygnał skromnej poprawy dał dziś Kamil Stoch. 127 metrów w pierwszym skoku zapewniło mu awans do finałowej serii, choć z 20 miejsca. Z czterech naszych zawodników w grze pozostał wtedy tylko duet, bo dalej skakał też Piotr Żyła. Dawid Kubacki i Paweł Wąsek kończyli rywalizację w czwartej dziesiątce konkursu w Engelbergu. Druga seria, 132,5 metra Stocha i 133 metry Żyły, pozwoliły zająć Polakom miejsca odpowiednio 21 i 22. Na pocieszenie? Po pierwsze, Kamil Stoch uzyskał najlepszy wynik w tym sezonie. Po drugie, Żyłę wyprzedził o 0,1 punktu. Można więc powiedzieć, że skakali równo, choć to nie o taką stabilizację jeszcze chodzi. Dobry dzień, mały krok do przodu. Co prawda skoki mogły być trochę lepsze, bo obydwa były spóźnione, ale były z dobrą energią i z takim pozytywnym właśnie nastrojem. No powiedziałbym, pozytywnym akcentem kończę ten dzień. Był jeszcze jeden powód dający nadzieję na wyczekiwany skok formy Polaków. Chodzi o niespodziankę na szczycie podium i pierwsze pucharowe zwycięstwo w karierze przeżywającego drugą młodość Piusa Paszkego. 33-letni Niemiec, rówieśnik Dawida Kubackiego, po pierwszej serii był szósty, w drugiej przeskoczył wszystkich i o ponad 1,5 punktu wyprzedził Norwega Mariusza Lindwika. Trzeci był lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, Austriak Stefan Kraft.